Przy okazji zamieszek w USA wywołanych śmiercią kryminalisty zatrzymanego przez policję, która to policja przekroczyła swoje uprawnienia, pojawiła się w Polsce sytuacja, która ona nie jest niepokojąca, ona jest przerażająca. Pomijmy w ogóle całą kwestię amerykańską, bo to nie jest nasz cyrk i nasze małpy. Stało się, co się stało, dzieje się coś jeszcze bardziej strasznego. Płoną sklepy, linczowani są ludzie, policjanci rozjeżdżani są samochodami. Tak by to wszystko była wina innych ludzi, że jakiś bandzier został zatrzymany i w trakcie tego zatrzymania zmarł uduszony przez policjanta, który śledztwo wykaże, dlaczego to zrobił. Właśnie to jest najlepsze. Jeszcze nie wiadomo do końca, co się stało, bo mamy zdjęcia, kiedy facet trzyma kolano na szyi jakiegoś człowieka. Tamten umiera, no nie powinno tego dojść, absolutnie, w żadnym wypadku. Ale to, co się później wydarzyło, jest przerażające. Ale to są stare, powiedziałem, nie nasz cyrk, nie nasze małpy. Tymczasem w Polsce stało się coś jeszcze bardziej przerażającego. Okazało się, że w parlamencie mamy pierwszy raz, nie wiem od kiedy w ogóle, bo to nie jest kwestia ostatnich 30 lat, tylko, nie wiem, 70. Wcześniej nie znam takiej sytuacji, żeby w parlamencie zasiadało ugrupowanie, które jawnie nawołuje do nienawiści, do przemocy, do kradzieży, rozbojów, podpaleń i tego wszystkiego, czego jesteśmy świadkami w Stanach Zjednoczonych. Rzeczniczka, pani rzecznik SLD, lewicy teraz tej Zjednoczonej, od dwóch dni produkuje się na swoim Twitterze, klaszcząc, zachęcając, w sensie klaszcząc wydarzeniom w Stanach. Chce się zapisywać do Antify, generalnie po prostu jest rozrzewniona tym, co się dzieje w Stanach, jakby nie widziała tego, a widzi, bo musi widzieć, bo przecież każdy to widzi, kto się interesuje tym, co się dzieje w Stanach, że plądrowane są sklepy zwykłych ludzi, latynoski, murzyni, płacząc przed kamerami, bo ktoś im spalił dorobek życia, bo oni uczciwie pracowali, spalili ten dorobek życia, co ciekawe, biali. Bo w tych protestach czarni w tej chwili praktycznie już nie uczestniczą. Tam są biali, rozwydrzeni młodzieńcy, tacy z partii Razem naszej. I nie nawiązuję do tego nie bez przyczyny, bo ludzie z partii Razem, wierchuszka, także przyklaskują temu, czemu przyklaskuje pani Żukowska, rzeczniczka Zjednoczonej Lewicy Nowej. Czyli tak, zabierajmy bogatym, jeżeli ktoś w ich oczach jest bogaty, bo ma jakiś sklepik na przedmieściach, no to w takim razie zaczynamy się zastanawiać, tak, bo tu już nie chodzi, aż lewica współczesna, lewactwo, nie atakuje korporacji. Oni nie atakują Google, nie atakują Facebooka, bo to po prostu zbyt dużo pieniędzy stamtąd idzie, że można było coś takiego zrobić. Atakują zwykłych ludzi. Antifa, która stała się słynna dzięki Donaldowi Trumpowi, który po prostu stwierdził, że dość tego i on zamierza zdelegalizować, albo już ją zdelegalizował, gdyż po jego oświadczeniu natychmiast FBI opublikowało dokument mówiąc, że zabierają za tą sprawę tak naprawdę. Antifa, która w Polsce, przypominam, gościła w 11 roku przy okazji Marszu Niepodległości. Wtedy została zaproszona przez te same środowisko, a przecież Razem to i krytyka polityczna to jest jedno środowisko. Wtedy krytyka polityczna zaprosiła do Polski Antifę, żeby niemiecką Antifę, to najbardziej brutalną i przerażającą, z którą sobie nie radzi policja całego świata, żeby ta Antifa zrobiła porządek z polskimi nazistami, którzy maszerują sobie po Warszawie 11 listopada. No wtedy nie pykło, nie udało się, bo ci antyfiarze okazali się, no cóż to dużo mówić, no po prostu no, cienkimi bolkami w porównaniu z naszymi kibicami, to po prostu amatorzy totalni. No ale z tego, co donosi życie stolicy, bo sobie tego nie donosiło, szkolenie naszych antyfiarzy, bo Antifa nie istnieje, to pani Żukowska ma rację, tego tworu nie ma, oficjalnie go nie ma. Ale nieoficjalnie tworzą go wszyscy osobnicy, którzy zamierzają podpalić współczesny świat, doprowadzić do rewolucji marksistowskiej i zrobić przewrót, po którym wszystkim będzie się świetnie funkcjonowało. W dołach z laptem. No poza nimi, chociaż jak wiemy z historii, takie rewolucje najszybciej to likwidują ludzi, którzy je spowodowali. Donald Trump, likwidując, zakazując istnienia działania Antify, doprowadził do totalnego wrzenia. Pani Żukowska, ludzie z partii Razem, jeszcze różnego tego typu postacie dostały piany na ustach, no bo umówmy się, SLD idąc ramię w ramię z partią Razem de facto zbratało się właśnie z antifiarzami, z neomarksistami, którzy niczym się nie różnią
od nazistów i neonazistów. Ja przywołam sobie taki przykład, że jeżeli pan Zandberg występuje ciągle w telewizji, ja nie rozumiem, dlaczego nie zaprasza się razem z nim jakiegoś szefa neonazistów, ale nie tego biednego Bosaka, bo to po prostu ciągle się paklucha i on by szybciej, on bardzo chciał być w PiS-ie tak naprawdę, tylko po prostu go tam nie chcą. To nie jest żaden neonazista. Ruch Narodowy są ciepłe kluski przy tym, co naprawdę neonaziści potrafią wyczyniać. Tam może ktoś się kręci na obrzeżach, ale zwróćmy uwagę na jedno. Ruch Narodowy, czy Konfederacja, czy te środowiska nie głoszą publicznie. Być może jakieś są tam sytuacje, w których to się pojawia. Niewykluczone, no Krzysztof Bosak sam lubi mówić o białej supremacji w swoich powiedziach, dając paliwo do tego, żeby mieć go właśnie za naziola, aczkolwiek ja mówię ciepłą kluchą. Ale de facto w polskiej polityce nie było do tej pory ugrupowania parlamentarnego, które by wprost mówiło o tym, że bardzo mu się podobają uliczne, nawet nie demonstracje już, bo to nie są demonstracje, tylko rozruchy, kradzieże, podpalenia, niszczenie mienia. I kiedy sądziłem, że pani Żukowska, pani rzecznik SLD, to jest jakiś ciężki przypadek psychologiczny i zwróciłem się do pana Czerzastego za pomocą internetu oczywiście, żeby zwrócił uwagę na to, co ta pani mówi, nagle wyskoczyła mi informacja, że pan Czerzasty dzisiaj stwierdził, że jak lewica dojdzie do władzy, a dojdzie, to lewica zlikwiduje określoną grupę społeczną. Ja nie powiem teraz jaką, bo się Państwo domyślają, ale całą grupę społeczną, która mu się nie podoba, bo tworzy taki związek, jego zdaniem quasi-mafijny, generalnie organizacja to jest, organizacja, która mu się nie podoba. Oczywiście chodzi o kler, bo on o klerze powiedział, tylko że w chwili, kiedy podłożyłem pod słowo kler na przykład Żydów, jechanie po klerze w Polsce nikogo już nie wzrusza, tak? Ale Żydzi! I to nie chodzi o to, że pan Żurawski jest antysemitą, tylko pokazuje to, że ten człowiek powiedział, że w imię własnej ideologii jest skłonny zlikwidować całą grupę społeczną, która mu się nie podoba. Przed wojną narodowi socjaliści, czyli konkurenci komunistów internacjonalistycznych, mówili to samo o Żydach, tak, że jak dojdą do władzy, zlikwidują wszystkich Żydów. No i zrobili to, tak? Pan Czarzasty mówi o tym, że jak dojdzie do władzy, to zlikwiduje wszystkich księży. No, to już nie są takie rzeczy, po prostu, że wybaczmy, tak, zapomnijmy o tym, że w czasie II wojny światowej niemieccy socjaliści narodowi razem z komunistami sowieckimi mordowali księży, ale to było dawno, nieprawda. Pan Czarzasty o tym mówi dzisiaj, że jak on dojdzie do władzy, to zrobi z tym porządek. Rozumiecie Państwo? Pani Żukowska, rzeczniczka, nawołująca i klaszcząca, ona nawołuje do nienawiści, po prostu zachowuje się jak bandytka. Po chwili, kiedy jest rzeczniczką dużego ugrupowania i mówi takie rzeczy, no to albo należałoby ją natychmiast zwolnić z funkcji rzecznika, bo partia z nią się nie zgadza, a ona sfiksowała, albo jest to oficjalna linia partii. Wypowiedzi pana Czerzastego i to, że oficjalne konta partyjne w internecie powielają te wypowiedzi, szerzące nienawiść do księży w tym przypadku, ale to może podłożyć każdego. Bo na czym polega problem z Antifą? Dla Antify nazistą jest każdy, kto uważa, że oni są psychicznie chorzy. Że dla przemocy nie ma miejsca, jeżeli się antifiaszowi powie, że dla przemocy nie ma miejsca, to on automatycznie wrzuca takiego człowieka w szufladę nazisty i w związku z tym może mu tłuc, pobić go, zabić, spalić, tak? Czy my czasem nie przekroczyliśmy przy okazji amerykańskiej sytuacji jakiejś bariery w kraju? Bo w tej sytuacji, z którą mamy teraz do czynienia i pani Żukowska nie zostanie jak najszybciej skasowana z funkcji rzecznika lewicy, tej nowej lewicy, oznacza to tylko jedno, że nowa lewica podziela jej poglądy na temat rzeczywistości, że rabunek, gwałt, podpalenia, zabójstwa są czymś całkowicie do przyjęcia. Kiedy prawie 10 lat temu ówczesny naczelny Przekrojów mówił w jednym z wywiadów chyba dla Rzeczpospolitej o tym, że w Polsce brakuje Hezbollahu, który zaczął przeprowadzać u nas zamachy i to by spowodowało, że Polacy dorosną wreszcie do
bycia nie wiem kim tak naprawdę, bo my chyba doszliśmy już dawno do tego, że jesteśmy po prostu normalnymi ludźmi. Przyjmowałem to wtedy, no, że długo, długo jeszcze ten pan nie zyskał żadnego poklasku i upadek przekroju zdało się to potwierdzać. Tymczasem mamy 2020 rok i to już nie są teksty jednego szalonego publicysty, tylko tego jest cała masa. Nie dalej jak tydzień temu były szatniarz krytyki politycznej opublikował materiał mówiący o tym, że należy ograniczyć ludziom prawo do wolności, do wyboru transportu. Kilka dni później, wybitny zdaniem wielu osób, publicysta lewicowy w formie żartu podać, bo to później wszyscy żartują, w formie żartu rzucił, że bogaci muszą się bać, bo inaczej nie będą współpracować. To poszło w świat. To, co tam dalej miał na myśli, nikogo nie interesuje. Mówi o przekazie. Ograniczenia wolności w bogaci, czyli ci, którzy zarabiają 2 średnie krajowe, to są strasznie bogaci ludzie faktycznie, mają się bać. Pani Żukowska nawołująca i klaszcząca na akty nienawiści i terroru, pan Czarzasty zapowiadający, że jak dojdzie do władzy, to skasuje całą określoną grupę społeczną. Ludzie kochani, chyba jesteśmy na jakimś naprawdę ostrym zakręcie.